Został wyrzucony z pracy przez okupanta i pozbawiony w ogóle środków do życia. No, nie był w tym odosobniony, bo wiadomo, była bieda. I zawsze jeszcze u nich ktoś, kto miał czasami jeszcze gorzej, to jeszcze kromka chleba mógł u nich zawsze dostać. Tak mi mama zawsze opowiadała. Ja musiałem uchodzić z pierwszego powstania do Śląska, bo bych nie żył. Byli Niemcy zatukli. To raczej lepiej sam sobie życie odebrać. I oni tam żadnego żywego nie puścili. Mordowano kobiety, mordowano dzieci. Tam byli moi koledzy z rozbitym czołem, mózg wytrysnął, rozprute wnętrzności, poucinane u kobiet piersi. To nie są tatarskie opowieści. To, co na własne oczy widziałem. Mój dziadek Józef Wanot urodził się w 1878 roku w Piekarach Śląskich jako syn górnika Ignacego w bardzo licznej rodzinie. Dlatego, że miał dużo rodzeństwa, każdy z nich musiał starać się o siebie. Od 14 roku życia pracował już jako robotnik, a później od 20 roku życia jako maszynista dołowy kopalni Buchac, później Radzionków. W 1904 roku dziadek ożenił się z moją babką Rozalią z domu Kumor i mieli 8 dzieci, 5 synów i 3 córki. Wszystkie dzieci bardzo były też muzykalne, dużo było pieśni w domu. Zawsze modlili się wspólnie. Babcia była bardzo rygorystyczna, że nieraz jakieś tam lanie zrobiła, ale dziadek zawsze: daj pokój, Róza, daj zresztą tym dzieciom spokój. Że on po prostu nie znosił żadnej przemocy ani złości. Dziadek oprócz pracy swojej na kopalni, gdzie był maszynistą dołowym, przychodząc po pracy, który zawsze na nocki chodził, udawał się jeszcze do jednego pana, który dachy naprawiał, i tam właśnie mu pomagał. A żeby wyżywić 10-osobową rodzinę, musiał się starać. Kiedy skończył pracę przy dachach, wtedy odpoczywał dopiero, szedł spać i wieczorem znowu babcia go budziła i szedł pieszo właściwie na kopalnię Radzionków na nocną zmianę. Dziadek był założycielem Towarzystwa Śpiewaczego Wanda i pierwszym jego prezesem. Oprócz tego należał do Towarzystwa Soku, którego zebrania były w Bytomiu, w tak zwanym Ulu, który później przeniesiono na teren Piekar i właśnie był wiceprezesem jego. Należał też do Towarzystwa Świętego Alojzego, które było towarzystwem patriotycznym. I jego założycielem i głównym prezesem był Wawrzyniec Hajda, pisarz śląski i wieszcz, nazywany śląskim Wernicherem. W czasie plebiscytu, gdzie ludność śląska miała opowiedzieć się za Polską albo za Niemcami, dziadek był kierownikiem lokalu plebiscytowego i opowiadał, że w Piekarach Śląskich zdecydowana większość ludności była za Polską. Polen, Deutschland, Polen und Polen. Ponieważ dziadek był bardzo znany ze swojej działalności patriotycznej, kulturalnej, ludzie go cenili, został pierwszym radnym polskim w gminie Piekary i miał nawet propozycję na burmistrza. I funkcję radnego sprawował przez 7 lat. Już zachodzi czerwone słoneczko za zielonym gajem. Mój dziadek Józef Wanot był bardzo uzdolniony artystycznie, muzycznie. Lubił śpiewać, zakładał
towarzystwa śpiewaczy. Cała rodzina, babcia i wszystkie 8 dzieci lubili śpiewać, muzykować. I właśnie teraz my też kontynuujemy to wszystko. Aby oswobodzić cały Górny Śląsek i jego granice. Aby oswobodzić cały Górny Śląsek i jego granice. Z chwilą, kiedy wybuchły powstania, babcia bardzo bała się o niego. Jednak dziadek, mając bardzo wielką wiarę, poszedł walczyć i we wszystkich 3 powstaniach walczył. Podczas 3 powstania urodziła mu się moja ciocia Olga. Wtedy jeszcze nie było kościoła w Szarleju i do bazyliki jechali ją chrzcić. To kiedy wracali bryczką z kościoła piekarskiego, szedł oddział powstańczy i zatrzymali się. Witamy, niech żyje ta Polka. To był rok 21. I założyli na becik, na ciocię moją położyli sztandar biało-czerwony i wszyscy salutowali. Kiedy dziadek ożenił się z babką Rozalią, to była jedynaczką i dostała dosyć dobry wiano. Było to 3000 marek w złocie, które były w banku w Bytomiu. Był to bank niemiecki. Z chwilą, kiedy powstał w Bytomiu pierwszy bank polski, dziadek jako wielki patriota... Dzień dobry. Dzień dobry. W czym mogę służyć szanownemu panowi? Chciałem zdeponować gotówkę. Oczywiście. Wyciągnął z tego niemieckiego banku te pieniądze i całkowicie zdeponował je w Banku Polskim, za co dyrektor ówczesny mu gratulował tak patriotycznej podstawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Wanotowa, pieniądze, które macie polskie, musicie wpłacić do niemieckiego banku. Dlaczego? Niestety w późniejszych czasach okupacyjnych przyszedł do babci Bürgermeister i powiedział: Frau Wanot, musicie tą książeczkę oddać. I po cichu powiedział, że jeżeli nie odda, to wasz mąż Józek, dlatego że był powstańcem, zaraz znajdzie się w obozie. I pod groźbą tego babcia oddała ten dokument, dostała tylko jakiś tam świstek na potwierdzenie. No i prawda jest taka, że niestety te pieniądze wszystkie przepadły i dziadek po wojnie został z 10-osobową rodziną praktycznie bez środków do życia. Dziadek, jak skończył pracować na kopalni, już mając około 50 lat, był woźnym i cała rodzina mieszkała w szkole. To była szkoła powszechna, obecnie to jest Urząd Miasta Piekary Śląskie. Tak utrzymywał swoją całą dużą rodzinę. Kiedy wybuchła wojna, niestety jako powstaniec śląski od razu został wyrzucony z tego stanowiska i z tego mieszkania. I musiał sobie miejsca szukać gdzie indziej, niestety. Moja mama w czasie okupacji w Warszawie bardzo dużo dobrego robiła. Przewoziła pieniądze czasami pod groźbą zabicia, ale bardzo ją ratowało to, że umiała perfekt po niemiecku. Miała tak zwaną zimną krew. Umiała w każdej sytuacji zareagować. Dostała się do biura, gdzie przychodziły kartki dla Niemców na żywność, na papierosy, na różne rzeczy. I mama to miała wszystko pod sobą. Chyba odziedziczyła po dziadku tą odwagę i tą zimną krew, bo ona po prostu kradła te kartki i rozdawała i żywiła całe kamienice. Tam się urodził mój najstarszy brat, który niestety zmarł w czasie okupacji jako małe dziecko. No ale też był bardzo mądry,
bo kiedy niemiecki wojskowy się go pytał, kim jest, to mówił Andreas Więckowski, Deutsche Junge, mając dopiero 3 latka, a jak polski wojak, to mu mówił Andrzejek Więckowski, Polak z Warszawy. No, taki był mój brat najstarszy, który urodził się w 1938 roku, ale niestety zmarł na zapalenie opon mózgowych, bo nie było wtedy lekarstw. Jako dziecko się przeziębił, jadąc pociągu z Warszawy. Mama go tu posłała do babci, bo bała się, że zginie pod bombami, a on tutaj zmarł, przeziębił się w czasie podróży. Dziadek, jak już był stary, to narzekał, że nie ma z kim nawet sobie w skata zagrać, bo już wszyscy koledzy poumierali, a on żył 92 lata. To mało kto tyle czasu dożył. Ale Pan Bóg mu dał za to dobre zdrowie i pamięć, gdyż do starości jeszcze czytał książki Kraszewskiego, Potopy, kazał sobie wypożyczać z biblioteki. Był bardzo wielkim miłośnikiem literatury i miał światły umysł do końca. Był bardzo skromnym człowiekiem, no i czasami można powiedzieć, że był pomimo wszystko opuszczony przez władzę, ale takie były czasy, ale on nigdy z tego powodu nie miał rozgoryczenia. To więcej moja ciotka narzekała, że inni mieli mieszkania z centralnym, a dziadek do końca właśnie trzeba było węgle nosić, nie miał łazienki, w starym domu mieszkał. On też był tradycjonalistą, że choćby nawet mu kazali gdzieś na jakieś osiedla iść, to on wolał w Szarleju przy swoim kościele Świętej Trójcy, gdzie właśnie mieszkał, to wolał po prostu zostać na starym miejscu.